Tak więc jesteśmy dokładnie 6 godzin później od pierwszego nagrania filmiku. To miejsce, gdzie wtedy stałem i kręciłem na was poprzednią relację, jest mniej więcej tutaj, gdzie ta woda. A dotąd sięga woda teraz i stan jest wyższy o około 20 lub 30 cm. I cały czas rośnie. Fala kulminacyjna jest spodziewana na godzinę pierwszą. Tak więc o godzinie pierwszej myślę, że osiągnie swoje maksimum w tym roku, w maju 2010 roku. Mozdemnicy wygląda aktualnie tak. Niestety kamera już nie łapie ostrości, bo jest godzina 20, więc jest tu taki, panuje lekki półmrok, a kamera została nastawiona na funkcję nagrywania nocnego, więc jakość troszeczkę siadła. No to wracamy do auta, chodź. Chodź, bo żebyśmy kataru nie dostali. Już zobaczyliśmy. Mamy nadzieję, że stan wody nie osiągnie tego stanu z roku 2001 i 97. Choć według mojej oceny brakuje jeszcze z pół metra. No, może 70 cm. Zapowiada się bardzo ciężka noc dla pracowników tej restauracji, ponieważ dowiedziałem się nieoficjalnie, że muszą pilnować swojego dobytku całą noc, tak aby na wszelki wypadek, gdyby doszło do jakiegoś oderwania się od kotwicy, czy zerwania, zacumowania, to muszą natychmiast zgłaszać i reagować, więc to będzie ciężka noc dla pracowników tej restauracji, więc zapowiadają się bardzo ciężkie nadgodziny. Również tutaj zostały zamocowane specjalne zapory, które są przygotowane na ewentualność, gdyby woda się podniosła i byłaby konieczność zastosowania worków z piaskiem.